Ja miałem kilka myśli takich, żeby najpierw zmienić szkołę, potem myślę, skończę. To miałem, nie wiem, 12-13 lat i miałem myśli samobójcze. To są myśli, o których nigdy wcześniej nie mówiłem. Duży w maluchu. Gwiazdy i ich pojazdy. Zaprasza Filip Nowobilski. Jesteśmy ze sprzętem. Maluch biały stoi gdzieś tam dalej. Jest. Pokażemy później. Unikatowa wersja Audi, przynajmniej pod względem kolorystycznym, prawda? Tak. Nie chciałem takiego, jak ma każdy. Tak, bo ty lubisz się wyróżniać nie tylko z tego względu, że nosisz specyficzne, wiesz, nie wiem, tatuaże, stylowa też jest taka konkretna, jeszcze jest auto, dbasz o wizerunek dosyć mocno, prawda? Specyficzne. Dbam, kiedyś nie dbałem, dlatego teraz nadrabiam. Właśnie, i to jest bardzo interesujące. Pogadamy później o tym w twoim Audi, że ty w przeszłości no, byłeś takim człowiekiem nieco otyłym, nie do końca akceptowanym przez swoich rówieśników. Wziąłeś się za siebie i teraz jest konkret koleś. Staram się, tak, ale to w jakimś stopniu, dużym stopniu tak naprawdę moja przeszłość zadecydowała o mojej teraźniejszości. Tak. Tak. Także teraz staram się nadrabiać te czasy, w których nie akceptowałem sam siebie. No dobrze, a to auto nie nadrabia jakichś kompleksów? Nie, ja jakby od samego początku dbałem o to, żeby jeździć za swoje. I na początku też miałem dwa maluchy, tak jak ci wczoraj wspominałem. Bo my się wczoraj właśnie na jakiejś imprezie widzieliśmy. Wczoraj się widzieliśmy na imprezie, dzisiaj się widzimy po imprezie, tak. Mój pierwszy samochód to był maluch, czerwony maluch, którego bardzo dobrze wspominam. Zapłaciłem za niego 450 zł, ale za własne zarobione pieniądze tymi rękoma. Jak jeszcze pracowałem w pracy, normalnej pracy, takiej łopata, kostka brukowa, taka, na której stąpamy w tym momencie na przykład. Kiedyś właśnie bawiłem się w takie rzeczy. Generalnie żadnej pracy się nie bałem, robiłem wszystko i tak. Natomiast teraz musimy porozmawiać chwileczkę o twoim samochodzie. Co to jest za wersja silnikowa? Ile ten samochód masz, w sensie jak długo i co o nim możesz opowiedzieć widzom? Bo myślę, że niektórzy mogą być zainteresowani takim pojazdem. Zmieniłem sobie samochód 2 tygodnie temu dosłownie, z Audi A5 2008. Specjalnie na potrzeby nagrania. Tak, bo wiedziałem, że przyjadę do Krakowa. Na Audi S3. Audi S3 2.0 turbo, benzynka, 300 koni, zbiera się świetnie. Wcześniej miałem 1.8 TFSI, który miał 170 koni, bez porównania. 300 koni, bardzo przyjemna podróż pewnie z Warszawy do Krakowa. Jak szybko przejechałeś ten odcinek? No tam 3 godziny z kawałkiem jechaliśmy, ale tutaj wrzucasz sobie tempomacik i... I aż miło. I aż tak. Miło. Tam nie miałem tempomatu, nie miałem żadnych dodatków, żadnej nawigacji, kolorków, zmieniania, niczego, wszystko manualne, tutaj mam wszystko w 100% elektroniczne i to jest bardzo duża wygoda. Natomiast jeśli chcę sobie poszaleć, wrzucam z komfort na dynamik i przed siebie. A dlaczego zdecydowałeś się właśnie na ten samochód? Od zawsze podobało mi się Audi, zawsze zazdrościłem wszystkim, którzy mieli Audi. W porządku, odpal silnik, zobaczymy jak to brzmi, podciągnij maskę. Na razie, ja samochód odebrałem, jak miał 4 km przejechane. Teraz mam jakieś 2000. Jeszcze się dociera. Tutaj jest cicho, ale jak potrzeba gdzieś tam przycisnąć, jak już przekraczamy te 3000 obrotów, zaczyna fajnie grać. No. Wsiadamy teraz do samochodu i tam kontynuujemy naszą rozmowę. Że płynność jazdy tym samochodem jest naprawdę zadowalająca. Jeździsz szybko, dynamicznie. W życiu też taki jesteś? Szybki, pewny siebie gościu. Tak? Staram się. Tak. Kiedyś było gorzej, teraz jest. Jak to było kiedyś? Musisz mi o tym szczególnie opowiedzieć. Bo widziałem ostatnio twoje zdjęcie na Instagramie, gdzie ty taki troszeczkę bardziej otyły, stojący za konsoletą, a po drugiej stronie Maxim 2019, który no, świeci przykładem, jak powinno się dbać o ciało i tężyznę fizyczną. Życie nocne, tak. Kiedyś było życie nocne. Aj, bo to wszystko się zaczęło jeszcze z czasów szkolnych. Bo tak naprawdę gimnazjum, do końca gimnazjum byłem typem samotnika.
byłem gdzieś tam, sobie siedziałem sam na końcu. Taki outsider troszeczkę, a przez to, że byłem gruby, to dzieci lubiły sobie gdzieś tam się ponaśmiewać ze słabszych wtedy jeszcze. No ale postawiłem się największemu z klasy. Powiedziałeś mu, ej ty, zostaw mnie. Była saluwa, taka typowa saluwa w szatni przed WF-em. Jak miał na imię ten największy z klasy? Mariusz. Co u Mariusza? Wiesz co, nadal jest gruby, tylko że on był wtedy wysoki bardzo. Mhm. On był wtedy bardzo najwyższy z klasy, dlatego gdzieś tam ten respekt był silny. I chciał innym pokazać, że on jest taki super i gdzieś tam starał się napędzać innych kolegów z klasy do tego, żeby znaleźć sobie kozła ofiarnego. Tak. I wtedy Mariusza uderzyłem wtedy tylko raz. Ale konkretnie? I uderzyłem go tak, że teraz bym pewnie tego nie zrobił w taki sposób jak wtedy. Natomiast byłem młodziutki i uderzyłem go z całej siły. Z części tej najcięższej, prosto w grdykę. Okay. I zaczął się krztusić, dusić i... No i od tamtej pory miałem spokój. No i słuchajcie, myślę, że taka opowieść to powinna być no, ku przestrodze, żeby dbać o tych najsłabszych też w szkole. Ja broniłem tych, którym inni chcieli krzywdę wyrządzić, aż potem się to na mnie zemściło. Też kilka tego typu akcentów w młodości miałem jak ty. Jak już zacząłem, jak zmieniłem swoje życie i tak. Udało mi się schudnąć, udało mi się w jakiś sposób tam przygotowywać pod zawody. Tak. Było widać, że jest w tym pasja, bo wtedy jeszcze była w tym taka ogromna pasja, chęć dążenia do tej idealnej sylwetki. Teraz już trochę mniej, gdzieś tam ta głowa jest zdrowsza. Osoby, które wtedy jeszcze w jakiś sposób mnie unikały, starały się zrobić, żeby mi było źle, no to odzywały się do mnie po to, żeby na przykład rozpisać im plan treningowy. Okay. A ja wtedy... Tak jest. I bardzo dobrze. Wiesz co, ja wspominałem o tych solówkach i tym wszystkim, co złe stało się w życiu moim czy twoim nastoletnim życiu. Nie z tego względu, że gloryfikuję tamte czasy. Ja uważam, że to były bardzo złe czasy, ale z drugiej strony one w jakimś sensie i na moim charakterze miały wpływ. Na twoim też. Oczywiście. Trzeba było walczyć o swoje. Natomiast z drugiej strony dzieci... Właśnie nie dorośli, ale to dzieci są najbardziej bezwzględne. Tak. Bo tak, to wtedy wiesz, nie myślę o konsekwencji. W ogóle. O tym, że ktoś może zrobić sobie krzywdę. Ja miałem kilka myśli takich, żeby najpierw zmienić szkołę, potem myślę, skończę. To miałem, nie wiem, 12-13 lat i miałem myśli... Samobójcze. To są myśli, o których nigdy wcześniej nie mówiłem, ale było tak, że jakby nie chciałem dalej w tym tkwić i w jakiś sposób się użerać z tymi wszystkimi, którzy uważali, że są silniejsi, bo byli w grupie, bo było ich 10 na przykład. Co za gnoje, no. No i teraz jest tak, że gdzieś spotykam tych ludzi, no bo jakby w moim rodzinnym mieście w Otwocku mijam tych ludzi. Oni mają teraz dwójkę dzieci, żony i wielkie brzuchy, tak? Mhm. I z daleka ci machają, siemano, jakby nigdy to się nie wydarzyło. Tak. Ale to... No jakby to są rzeczy, które nigdy w życiu nie wyjdą mi z głowy. Ja zawsze będę wiedział, że tak było. Z drugiej strony też pokazuję innym, że mogą wszystko zmienić, jeśli tylko chcą. Tak jest. Wystarczy gdzieś tam mocno robić swoje, konsekwentnie dążyć do tego, żeby jakby walczyć o swoją przyszłość. No bo nie żyjemy dla kogoś, tylko dla siebie i my powinniśmy być najważniejsi. Dokładnie. Dlatego jeśli wy macie jakieś problemy, to absolutnie nie bójcie się zgłaszać tego swoim pedagogom czy rodzicom. Ja z rodzicami nie rozmawiałem o tym też. Właśnie, bo może to jest czas na zmianę szkoły, towarzystwa. Nie ma co sobie psuć psychiki na resztę życia za sprawą takich różnych dziwnych szkolnych sytuacji. Ale wracając do rzeczy przyjemnych. Ty jesteś człowiekiem, który lubi depnąć. Jaki rekord prędkości tym samochodem był zaliczony? Pierwszego dnia 260. Rozumiem, że odebrałeś auto z Niemiec. Tak. Jeżdżę przepisowo, ale jak trzeba, to potrafię nadepnąć też. Tak. Powiedz mi, bo jesteś człowiekiem, którego można... inaczej, walczysz cały czas pewnie nawet nieświadomie z tymi demonami przeszłości, bo... Kompleksy. Wziąłeś się za siebie wizualnie, samochód, tatuaże. Przeważnie moja taka definicja jest człowieka sukcesu, często polegająca na tym, że on w dzieciństwie miał ciężej. I wtedy się wyrobił i gdzieś te osoby, które były rozpieszczane wysokimi ocenami, fantastycznym, wiesz, zainteresowaniem rówieśników,
te wszystkie osoby tak naprawdę, przynajmniej z mojego kręgu towarzyskiego, gdzieś tam przepadły, wylądowały na dużo gorszych stanowiskach, niż by się mogło wydawać, a te osoby, które miały ciężej, gdzieś poszły do przodu. Potwierdzasz tę tezę? Zdecydowanie tak. Tak. Zdecydowanie tak, bo wydaje mi się, że ta przeszłość ma duże znaczenie na to, jacy jesteśmy w tym momencie. Jeśli potrafisz walczyć i stawiać się, jakby stawiać na swoim i stawiać na tym, żeby było lepiej, to później będzie tylko lepiej i konsekwentniej dąży ci się do zamierzonych celów. I te wszystkie rzeczy, które nabywasz w tej chwili, myślisz, że to jest siłą rozpędu, że cały czas starasz się być po prostu lepszy, udowadniając coś sobie z przeszłości? Już będziemy skręcać prawo. Już teraz staram się w ogóle uciekać od tego, co było kiedyś. To siedzi w głowie gdzieś tam głęboko i pewnie nie uda mi się tego usunąć z pamięci, ale już robiąc to, staram się tylko i wyłącznie osiągać swój własny sukces, niekoniecznie pokazując, że można zrobić coś, będąc nikim w przeszłości, tak? Nikim. Jasne. Oczywiście w mniemaniu innych. Tak. To już raczej jest wewnętrzna ambicja, bo mój kanał zobowiązuje do tego, żeby być ambitnym i robić coś na 100%, i wydaje mi się, że to również ma jakiś tam kształt i charakter tego, co robię w tym momencie. Oczywiście. A powiedz mi jeszcze, no bo jesteś człowiekiem, który no, ma troszeczkę niewyrównanych rachunków z przeszłością. Nie myślałeś, żeby się na przykład udać do psychologa na jakąś terapię, coś w tym stylu? Czy uważasz, że sztanga jest najlepszym psychologiem? Myślę, że sztanga i wyżycie się na treningu jak najbardziej. Teraz już trochę mniej sztanga, bardziej jakieś tam rzeczy dynamiczniejsze zacząłem robić. Natomiast tak, uważam, że trening jest idealnym takim wyrzuceniem z siebie negatywnych emocji, zresetowaniem głowy, żeby jutro rano zacząć robić jakieś fajne rzeczy. Oczywiście, to jest z całą pewnością właściwe podejście, choć z drugiej strony myślę, że też czytanie o sobie, o psychologii też może mieć sens w tym przypadku, że sobie coś sam przepracujesz, niekoniecznie płacąc 200 za godzinę. Ty ile za godzinkę bierzesz jako... 120 zł. 120 zł. 120 zł. Czyli taka rynkowa stawka, mimo tego, że jesteś człowiekiem no, popularny w prawo. Taka stawka warszawska, bym powiedział. W Krakowie też tyle się płaci. No, to wydaje mi się, że to jest stawka. Ja bardzo cenię swój czas i swoją pracę, którą wkładam, mimo że nie jestem kulturystą i nie jestem jak, wiesz, nie wyglądam jak chałka, że wszędzie są te wystające muły, że ciężko jest mi znaleźć ubranie. Bo kiedyś, fakt, było tak, że starałem się dążyć do tej sylwetki jeszcze większej. A teraz stawiam na zdrowie, czyli gdzieś tam zacząłem zwracać uwagę na to, żeby wszystko było poprawnie wykonywane. Co ty opowiadasz? Przecież ty masz taki kanał, który jest zaprzeczeniem tego. Ostatnio było tydzień jedzenia słodyczy. No to przecież to jest tak niezdrowe, że to nie jest jeden raz, bo tydzień jajek, tydzień, wiesz, tego, tamtego, zaraz będzie tydzień z gazem pieprzowym. No i słuchaj. Ale ja to ograniczam, w sensie rozgraniczam to na tyle, że kanał to jedno, a życie sportowe to drugie. I jak ja zrobię taki tydzień na słodyczach, to później przez miesiąc, półtora miesiąca staram się wszystko wyrównać, zarówno usunąć wszystkie te toksyny, które gdzieś tam przyjąłem, jak i wyrównać swój wygląd, swoją sylwetkę. Okay. Tak jak jadłem z burnejką, no to jadłem 6000 kalorii dziennie, tak. Przytyłem 8 kilo w tydzień. Widziałem to. No to było dużo, to było według mnie niezdrowe przytycie, natomiast czasami jest to jedyne rozwiązanie dla niektórych, którzy po prostu mają problem z tym, żeby złapać parę kilo. Tak, to jest z całą pewnością dobrze powiedziane, w tym sensie, że no, pokazujesz też, twój kanał ma szerszą jakby, myślę, że działalność i taką misyjność. Jedziemy w prawo. Powiem ci tak szczerze, że planowałem, że już będziemy na miejscu docelowym, ale ty się tak rozpędziłeś, że przejechałeś dwa zjazdy, a ja ci zapomniałem powiedzieć, że to jest tutaj, bo po prostu nie zauważyłem. No, ale słuchaj, myślę, że przy twojej pomocy i tak tą trasę pokonujemy dwa razy szybciej. Może ty powinieneś wziąć udział w jakichś wyścigach, rajdach samochodowych. Kiedyś przechodziło mi to przez myśl, niewątpliwe, że zrobię to do odcinka, ale to nie będzie zwykłe ściganie się na pewno. Okay. Mam fajny pomysł na to, żeby nagrać odcinek z driftem, okay. Ale nie takim klasycznym driftem, tylko bardziej driftem nogami. Okej, okay. Znam takiego gościa, który to robi. Ja też. Mhm. I właśnie z nim chciałbym to zrobić. Bardzo inspirująca osoba w ogóle.
miałem już okazję z nim nagrać odcinek. Mowa oczywiście o Bartku, tak. Który też jest człowiekiem, który przeszedł chyba jeszcze więcej niż ty czy ja, no bo on stracił nieodwracalnie zdrowie. Na pewno nie jedna osoba by po prostu się poddała. Tak. Także... Ja mam, jest u mnie w rodzinnym właśnie mieście w Otwocku Błażej, pewnie słyszałeś, była drużyna Błażeja, była taka mocna akcja, Błażej szedł i stracił obie nogi, pociąg go gdzieś tam, wpadł pod pociąg, stracił obie nogi, no i na początku też było ciężko, tak, ale zobaczył, nawet Robert Lewandowski w jakiś sposób gdzieś tam się udzielił, żeby mu pomóc. Stworzyła się z tego fundacja i Błażej teraz jest chłopakiem, który realizuje swoje marzenia i idzie do przodu, więc świetnie. Wystarczy gdzieś tam odblokować głowę, pomyśleć o plusach, a niekoniecznie o tym, co już straciłem, no bo wiesz, oczywiście. Wszystkich nas może spotkać dokładnie to samo. Przypomnij swojego Instagrama. Maksym Ziółkowski. Tak jest, tutaj duży w maluchu, też na Instagramie możecie znaleźć linki do naszych profili w opisie tego filmu. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję. Myślałem, że powiesz linki master. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Widzimy się w przyszłą środę o godzinie 18. A jeśli Wy chcielibyście, żeby w przyszłości pojawił się mój gość w maluchu, no to koniecznie napiszcie w komentarzu. Może wtedy dokończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Propozycje pytań też mile widziane. Dziękujemy. Oczywiście. Dzięki. Piąteczka. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.